A podoba ci się ta sytuacja z medialną wrzawą wokół ciebie, że twoje nazwisko ciągle pojawia się w kontekście twojej byłej partnerki, jej partnera. Ja bym miał wrażenie, że to jest już upokarzające i robi się, tak jak ci napisałem, tandetnym serialem. To jest twój czas. Mów. Nie, nie uważam tak. Uważam też, że po rozwodzie jakby odzyskałem właśnie swoje nazwisko. Już coraz rzadziej wiedziałem, że tak mnie przedstawisz. Jak? Powiedziałem, że nie powiem, że to jest były mąż swojej żony. I nie powiedziałem. A to wytniesz? Obiecaj, że to wytniesz. Czekaj, obiecaj. Nie, nie, nie. Tak samo jak nie wytnę walizek jakiejś mojej domniemanej dziewczyny. No. Nie, no, nie wiem, czy domniemanej, czy nie. W każdym razie nie mam takiego poczucia. Odzyskałem jakby swoje nazwisko i pracuję na swoje nazwisko. Ale cały czas w kontekście. Czy ja wiem? Tak. Publikuję bardzo dużo na Insta swojego tańca, ludzie to lubią, tak? Ale twoje życie prywatne stało się bardzo publiczne i musisz gdzieś liczyć się z tym, że to, co się dzieje publicznie, dzieje się podwójnie. W twojej głowie i w naszym odbiorze. Nie chciałbyś już po prostu zasypać tego wspomnienia. Ona sobie z kimś żyje, masz fajne dzieciaki, jesteś zdolnym facetem, który buduje biznes. Ty skończyłeś finanse, księgowość i zarządzanie. Wiem, że studiowałeś w Helsinkach. Masz, kurwa, kapitał. No to zarządzaj tym kapitałem. To jest przeszłość. Nie zarządzaj przeszłością. Tak, tylko to, co jest też istotne, co to dzisiaj jakby... Ludzie chyba niechętnie o tym mówią, to jest to, co się dzieje w kuluarach, tak? Czyli, co się dzieje w kuluarach? No i w kuluarach jakby po prostu... jakby pewne osoby sobie... Ale robią, dlaczego robią mówimy ze pewne mnie. Osoby? Moja była małżonka ze swoim nowym partnerem, robią sobie ze mną pożywkę ze mnie, tak? Naprawdę? No, naprawdę. Medialną czy prywatnie? Różnie i wśród przyjaciół i w branży. I ja generalnie jakby mam... To nie jest tak, że ta informacja jest wysana z palca, tak? Bo jakby inwestuję dużo w różną informację rzetelną i sprawdzoną. Okej. I dlatego czyli rozumiem, że twoja była małżonka i jej partner mają Pegasusa. Co? Okej. Okay. Inwestujesz. Oni zaczepiają cię, tak? Tak. Eksploatują w jakiś sposób ten temat. A to dziwne, bo ja miałem wrażenie, że im akurat zależy na spokoju. No oficjalnie tak, no nieoficjalnie nie. A po co im ten brak spokoju? Nie wiem. To już pytanie do nich, zaprosi ich, no. Jakoś mi się nie chce. A to... Wiesz, że coś ci powiem i tego na pewno nie wytnę. I mam nadzieję, że się nie pogniewasz. Dawaj. Ja uważam pana Kurzajewskiego za najbardziej przezroczystą postać telewizyjną. Nie ma poglądów, nie ma zdania. On chce po prostu istnieć. To cię nie boli? Jak twoja była małżonka poszła do kogoś, kurna, takiego, że no jest słuchaj, jak szyba wylecza. Ja go poznałem w tym studio też, bo tutaj graliśmy czar partu. Tu jakby cała ta moja opera mydlana się zaczęła. I tu się skończy. Zamknijmy ten temat. Zamknijmy te wieko tej smutnej trumny pod tytułem TVP. Ale to jest takie smutne wszystko, wiesz, bez przesady. Naprawdę jest tak między nami, ale tak między nami. Nie śmieszy cię trochę. Nie śmieszy cię trochę. Propozycji napisania książki. O tym? No naprawdę, bo ten scenariusz jest naprawdę książkowy super, co nie? Ale Blanka Lipińska napisze? To na pewno się sprzeda. A zdjęcie będą w Zatoce Sztuki. To ja się sprzedam. Dobre. Przygotował się, ale nie budzi entuzjazmu. Szczerze. No to są twoi współpracownicy, Kuba. To jest moja szkoła tańca. Ja wiem, do kogo przyszedłem. No.